Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie na temat pseudo-selektorów. Jak widzimy przed nami tabelka, taka jak była w poprzedniej lekcji, czyli w pierwszej kolumnie były wypisane różne selektory, a w drugiej kolumnie były wyjaśnienia. Jednak teraz ta tabelka została ulepszona przy pomocy właśnie jednego z pseudoselektorów, który zwie się hover, czyli handover, czyli gdy najedziemy myszką na coś, to w tym momencie zmienia nam się coś w taki sposób, jak. Chcieliśmy. W tym wypadku zrobiliśmy coś takiego, że zmieniłem po prostu tło, gdy najedzie się na coś, a przy okazji mamy rozszerzoną informację, wyjaśnienie dotyczące selektoru. A właściwie pokazałem po prostu przykład od razu tutaj. Fajna sprawa, prawda? Możemy w taki sposób nie tracić miejsca, no bo popatrzcie ile tego tutaj jest z tych przykładów, które będziemy teraz poznawali, a tylko popatrzymy się na to, co nas interesuje, prawda? Krótko, zwięźle i na temat. Super sprawa. W jaki sposób to zostało wykonane? Otóż, po pierwsze te pseudo-selektory, to korzysta się z nich właśnie z pomocą znaku dwukropka. Przejdźmy sobie tutaj do tabeli i widzimy, że mam tutaj coś takiego, że jeżeli wybierzemy table to chcemy z niego jeszcze dodatkowo wiersz, i gdy ktoś najedzie na to, to w tym momencie zmień nam kolor tła. Tutaj dodatkowo jest jeszcze RGBA, o którym będziemy mówili później, że zmienię nam dodatkowo jeszcze e, takie jest powiedzmy takie półprzeźroczyste trochę te tło. Czyli w taki sposób zrobiłem te tło. No ale jak zrobiłem to, że tutaj pojawiło się, jak pojawiły się jakieś tam informacje dodatkowe, w jaki sposób to zostało wykonane. Otóż przypatrzmy się na strukturę table. W table mamy oczywiście caption, następnie te selektory wyjaśnienia i tak dalej. To jest taka sprawa normalna. Następnie mamy właśnie ten selektor, po czym mamy wyjaśnienie, a tutaj mamy coś takiego jak div class example, prawda? Czyli przykład. Zrobiłem po prostu w taki sposób, że. Ten example na samym starcie jest ukryty. Natomiast gdy ktoś najedzie na jakikolwiek wiersz, prawda na jakikolwiek wiersz, gdy ktoś najedzie, to w tym momencie gdy będzie tam jakiś element, nie musi być to koniecznie div, ale jeżeli tam będzie element o klasie example, to po prostu zmień display na block. I w taki oto sposób po prostu, gdy najedziemy, to wtedy się pojawia to coś. Bardzo fajna sprawa, prawda? Dobra, czyli poznaliśmy selektor, yy, pseudo selektor hover, który właściwie prawdopodobnie już znaliście, na, choćby nawet z poprzedniego kursu. Jednak jest teraz też wiele nowych selektorów, które właśnie teraz będziemy powoli poznawać. poznawać. Dla przykładu mamy tutaj selektor checked. Checked oznacza, czy coś jest zaznaczone, prawda? Sprawdźmy sobie w jaki sposób to zostało wykonane. Czyli przejdźmy sobie do kodu. Jak widzimy tutaj mamy właśnie ten example, tak? Mamy tutaj jakiś formularz, no i tutaj div pytający jak najbardziej lubisz kolor. I po kolei mamy inputy. Co ciekawe, dodatkowo zrobiłem coś takiego, że yy, dla każdego inputa jest jakiś przyporządkowany label, czyli taka etykieta, prawda? Żeby to, no było łatwiej, łatwiejsze do przeczytania, prawda? I tutaj mamy A czerwony, B zielony, C żółty i po kolei tu piszę etykieta dla identyfikatora A1, dla B1, dla C1. No i założenie było coś takiego, żeby gdy ktoś kliknie na właśnie taką etykietę, to w tym momencie, żeby zmieniła ona w tym momencie kolor, prawda? Dla odpowiedniego przycisku. No i przy okazji oczywiście zaznaczyła odpowiedni przycisk label jest powiązany już z inputem normalnie więc gdy się nacisnie na label to w tym momencie input zostaje zaznaczony czyli naszym zadaniem jest po prostu y, odpowiedni label y, zmienić odpowiedni jego label kolor, tak w jaki sposób to zostało tutaj wykonane hmm, przejdźmy sobie tutaj label i po pierwsze tutaj dodałem padding żeby w tym momencie jak widzimy naciśniemy trochę tutaj z boku to też nam to zaznaczy, prawda? Dlatego dałem tutaj padł. No, warto tutaj dodać coś takiego, bo nie wszyscy nie klikają tak od razu bezpośrednio w te literki. Po czym yy, zrobiłem coś takiego. Wybrałem wszystkie inputy, które są typu rady, bo po co inne. I jeżeli taki input jest zaznaczony, to na element, który jest następny, tak jak uczyliśmy się w pierwszej lekcji o selektorach. Bo plus oznacza na następny, prawda? Element potem label, tylko na ten jeden, to zastosuj kolor zielony i pogrób. I jak widzimy w tym momencie właśnie w taki sposób to działa. I to jest właśnie fajne tutaj, że to działa tylko na następny, a nie na wszystkie, prawda? Bo w taki sposób jak jest zrobione, gdy to świeże, no to w tym momencie no, nie działa nam to w taki sposób dobrze bo w tym momencie to tak jakby musiało być coś takiego, że on by był wewnątrz tego label. W jaki sposób wybrać ten następny, akurat ten, który został zaznaczony? Czyli jednak ten plus, takie niby operatory rzadko używane, przydają się, prawda? W taki sposób możemy wybrać odpowiedni label, który został właśnie kliknięty. Dobra, następny przykład, bardzo, ale to bardzo fajny, polega na tym, że poproszę zauważyć, kiedy tu nacisnę, co się dzieje? Pojawia nam się taki, takie obramowanie niebieskie, czyli gdy ma fokus, czyli skupienie, to yy, w tym momencie właśnie możemy zedytować wygląd czegoś. Yy, jest to właśnie bardzo przydatne w formularzach. Jak widzimy, tabem też, jak przełączamy, to też się zmienia, prawda? Jak najbardziej. Ok, yy, w jaki sposób to zostało wykonane? Przejdźmy sobie tu niżej. I jak widzimy, mamy tutaj imię i nazwisko po prostu. I tutaj niżej, fokus formularz został wykonany w taki sposób, że wybraliśmy po prostu input y, tekst i zrobiliśmy mu tam wygląd już na sta, w samym starcie jakiś, tak? Czyli nadaliśmy rameczkę, radius, żeby to było troszeczkę zakrąglone, marginesy i tak dalej. Po czym, gdy kto, będzie właśnie skupienie, to dodatkowo co zrobiliśmy? Poszerzyliśmy trochę, nadaliśmy kolor inny tej, tej obramówki, zrobiliśmy padding, żeby, jak widzimy, proszę zauważyć, gdy nie zrobimy paddingu, to w tym momencie co się dzieje, tak trochę to skacze, prawda? No bo dodajemy ramkę, trochę powiększyliśmy, więc musimy to jakoś no, zrobić, żeby to stało w miejscu, prawda? I usuwamy outline. Dlaczego? No bo niektóre przeglądarki same już sobie coś dodawały. Jak widzimy, tu jest taka obramówka. No, akurat Google sobie z tym raził, ale inne na przykład przeglądarki nie muszą tego mieć. No i zmieniliśmy trochę kolor, prawda? I w taki oto sposób otrzymaliśmy bardzo fajny efekt. Gdy ktoś właśnie wybierze po kolei pola, to no, możemy to tak pouzupełniać, tak? Kolejnym bardzo fajnym selektorem jest After. After z angielskiego oznacza Po. Jak widzimy dodatkowo, co można robić z selektorami tego typu, można je łączyć. I w jaki sposób to działa? Otóż to coś, co robi, wybiera nam atrybut. Jaki? data-tooltip. Czyli wybiera nam wszystkie elementy z atrybutem data-tooltip. Z angielskiego tooltip to jest wskazówka. Czyli wybiera nam dodatkowo stworzony przez nas atrybut, prawda? I teraz, gdy ktoś najedzie na taki element, to po i właśnie co po? Po tym można stworzyć pewnego rodzaju content, zawartość i proszę zobaczyć co ja zrobiłem Mam tutaj napisane dyski SSD są jednymi z najszybszych dysków na świecie Pach, i co się dzieje? pojawił nam się tooltip to oczywiście jeszcze dodatkowo dałem tak na czerwono żeby, można, żeby zaprezentować Wam w jaki sposób można z tego korzystać czyli gdy macie na przykład jakieś właśnie yy, takie, takiego typu skrótowce no to w tym momencie możecie właśnie Yy, stosować taki tooltip albo po prostu do wyjaśniania czegoś na stronie, żeby klient na przykład w formularzu nie musiał powiedzmy kliknąć i ma tam jakieś nowe okno potężne, nie wiadomo co. To czemu nie zrobić tego w taki sposób? Paki ma informację od razu, jak szybko, dostępnie, od razu kiedy przyjedzie dalej, to już mu nie jest ona potrzebna. Fajna sprawa, prawda? I w jaki sposób ja stworzyłem takie cudo? Otóż przejdźmy sobie do Cessa oraz HTML, -a. zejdźmy sobie tu niżej. Po pierwsze, mamy sobie tego diva example, tak? I tu mamy tak napisane dyski, i po prostu zabrałem sobie te ssd w co? Takie coś yy, jak span, bo span to jest tylko taki inline blok, prawda? Czyli taki, że nie ma dodatkowo szerokości, wysokości. No i tutaj mamy właśnie ten atrybut, który, w którym jest informacja, co ma zostać wyświetlone w tym naszym tooltipie. Czyli stąd mamy pobrać zawartość tooltipa. Ok. Teraz przechodzimy do CSS-a i zobaczmy sobie, w jaki sposób zostało to wykonane. Po pierwsze, kiedy najedzie się na jakiś element, który będzie miał data Tooltip, jakikolwiek, moim zdaniem, może warto zostawić to na jakikolwiek, dlatego że no przecież różnie możemy chcieć to ustawić. To po pierwsze, mamy kursor help, czyli jak widzimy, to zmieniamy nasz kursor na takie z Po drugie, yy, zmieniamy sobie na pozycję relatywną. Pozycja relatywna w tym momencie nic nie zmieni. Poza tym, że jeżeli chcielibyśmy coś stworzyć pozycjonowane yy, absolutnie, to w tym momencie będzie względem tego elementu. Chodzi nam o to, żeby to Solid State Drive było względem tego SSD, prawda, nie chcemy, żeby to gdzieś wyskoczyło gdzieś tam daleko. Zmieniliśmy Border Bottom na 1 Pixel dotted orange po to, żeby to tak troszeczkę wyróżnić, tak. Ok, następnie zrobiliśmy sobie tutaj fix dla 10. Niestety w dziesiątce by to nie działało bez tego. Nie mam pojęcia, dlaczego nie będę się w to zagłębiał. Na szczęście znaleźliśmy fixa, na to, żeby to działało też w dziesiątce. Po czym? Eee, właśnie najważniejsza, najważniejszy element, czyli gdy najedziemy, to po nam to, co znajduje się w content. Content z angielskiego jest to zawartość. Następnie wywołujemy funkcję, która zwie się attr czyli od atrybut, czyli z angielskiego atrybut i przesyłamy tam co, to jak się nazywa atrybut czyli ten atrybut nazywa się data tip, a tam w takim razie zostanie wysłane solid state drive czyli w tym momencie tak jakbyśmy powiedzmy to zamienili na solid state drive, yy, drive prawda na coś takiego, to jest identycznie coś takiego jak widzimy teraz, gdy to odświeżymy to tak samo zostało nam wyświetlone, prawda możemy sobie tu ctrl z, cofniemy i zrobić to w taki sposób, no bo w taki sposób yy, no, możemy, z, możemy ustawiać później data 2 stąd, a nie że dla każdego osobno, bo to by chyba nam zajęło wieki, wieków. Także nie ma co. Następnie dałem, żeby była jakaś minimalna szerokość tego, ustawiłem jakiś background color, który widzimy jest minimalnie przeźroczysty, i zrobiłem tutaj padding, radius i to jest najważniejsze: pozycjonowanie absolutne. Bo o, po pierwsze jeszcze zobaczmy, co by się działo, gdybyśmy nie ustawili pozycjonowanie relatywnego, żebyście zrozumieli, co się dzieje. To wtedy jest względem strony, czyli na samej, góry, w górze jak widzimy w lewym górnym rogu to mamy. Natomiast damy relatywne, to w tym momencie będzie względem tego elementu, na który się akurat najedzie. czyli bardzo fajna sprawa. No i tu. Jest pozycjonowanie absolutne, możemy sobie na przykład dać też minus 40 pikseli w lewo, czyli w tym momencie po prostu w innym miejscu będzie nam się to pojawiało, ale mi się wydaje, że najlepiej przynajmniej w tym wypadku jest to tak z prawej strony troszeczkę. Ok, co dalej? Zmieniłem po prostu font size, dałem font weight, czyli żeby to żeby był pogrubiony oraz z in. Z index sprawi, że po prostu gdy coś by miało. Wyższy indeks, taki warstwowy, no bo moglibyśmy to schować, prawda? Gdzieś tam w tyle, na przykład, jakbym dał minus 1000, no to w tym momencie, gdy to odświeżę, no to widzimy, to jest tam pod gdzieś, prawda? Chodzi o to, żeby to po prostu było zawsze najwyżej, dlatego dałem taki bardzo duży. No i w taki sposób właściwie stworzył się ten tooltip Gdy po prostu odjedzie się, to hover działa na takiej zasadzie, że usuwa te wszystkie właściwości, bo tak działa handover. Że gdy najedziemy to się pojawiają, a gdy odjedziemy to się usuwają. I mamy tooltipa. Bardzo, ale to bardzo przydatne, prawda? Ok, przeanalizujmy sobie kolejny przykład, czyli before. Before z angielskiego przed. jak sama nazwa wskazuje, robi to samo co after, tyle że tym razem dodaje coś przed. W tym wypadku, jak widzimy, co dodałem, jakiś obrazek, a dodatkowo sprawiłem, że gdy znajdzie się, to w tym momencie ten obrazek przed się zmienia. Czyli fajna sprawa, bo możemy przy pomocy tego before-after dodać też jakiś obrazek. W jaki sposób się to wykonuje? Przyglądnijmy się może najpierw plikowi html. Jak widzimy, mamy tutaj co? Czy linki, które mają klasę download, czyli po prostu, gdy istnieje sobie klasa download, to przed nią spraw, aby został dodany content, czyli zawartość przesyłamy tutaj do funkcji URL zawartość linka, czyli właściwie w tym wypadku downloadGrid i downloadHoverGrid czyli gdy ktoś najedzie to ma się później na to z, z, zmienić to taki dodatek plus chciałem Wam pokazać więcej, no i tutaj dodajemy margines prawie sobie, żeby to lepiej się pokazywało, no i szerokość i wysokość tego obrazka, żeby to też się poprawnie wyświetlało, no i tutaj przed też zmieniamy ten właśnie obrazek na inny, gdy co dodatkowo najedzieć się na ten download. No i w taki sposób, co uzyskaliśmy, właśnie taki fajny sposób przed linkami. No, powiem taki symbol, że to jest do ściągnięcia, prawda? Czy jak się kliknie, to powinno nam tutaj ściągać, a przy okazji to ładniej wygląda. Ok, następny przykład. Następny przykład właściwie tu widzicie. O co chodzi? Chodzi o to, że myślałem sobie, kurczę, chciałem pogrubić wszystkie te elementy tutaj z lewej strony na, no, Właściwie pogrubić No i teraz W jaki sposób to wykonać Żeby tylko je pogrubić no, Można by było to zrobić jak Gdybyśmy nie znali tego co zaraz poznamy Wszędzie dodać jakąś klasę W tych pierwszych Ojej dużo robota jak to zmienię I będę chciał zrobić co innego <laughs> No nie za bardzo to się opłaca No nie ehm, No to co innego nam pozostaje właściwie jesteśmy gdzieś bo nie damy rady tego tak wykonać prosto chyba że jquery by było tutaj zastosowane w javascript i tak dalej bo tam już są takie możliwości natomiast tak No niestety nie wiemy w jaki sposób to zrobić efektywnie prawda żeby się nie bawić z tym zbyt długo natomiast dzięki first child czyli pierwszemu dziecku takiemu selektorowi który wybiera właśnie pierwsze dziecko z właśnie podanego zbioru to możemy w bardzo prosty sposób zedytować taki przypadek. Zobaczmy sobie, jak to jest tu zrobione. Przejdźmy wyżej, i tutaj mamy coś takiego. Jeżeli mamy tabelkę, czyli właściwie to wszystko, to w tym momencie wybierz nam z każdego wiersza, czyli z każdego wiersza wszystkie komórki. Komórki są wszystkie wybrane, ale my chcemy tylko te, które są pierwszymi dziećmi w każdym wierszu. A pierwszymi dziećmi właśnie w każdym co wierszu są akurat te, no bo te już są drugie, prawda? A te są pierwsze i w taki sposób właśnie zostało to wszystko tu pogrubione. Fajna sprawa, prawda? Oczywiście moglibyśmy tu zrobić też to w taki sposób. End child, czyli end dziecko i wybierzemy pierwsze. Teraz mamy to. Teraz gdybyśmy chcieli wybrać drugie. No to w tym momencie będziemy mieli to pogrubione. W taki oto sposób możemy to w łatwy sposób też tu zmienić. W następnym przykładzie pokazałem właśnie zastosowanie tego trochę bardziej zaawansowany sposób. Może jeszcze tutaj przeanalizujmy, co by się stało, gdybym napisał 2N. Gdy napisałem 2N, to w tym momencie zostało wybrane to. Dlaczego? Ponieważ gdy przemnożymy n razy 0, to w tym momencie mamy zerowy tutaj. Mamy tutaj 0 i nie zostało nic wybrane. Po czym za n, gdy przemnoży tutaj 1 razy 2, mamy 2 i drugi element zostaje wybrany. Czyli ten jest pierwszy, a ten jest drugi. O co chodzi? Chodzi o to, że za n podstawiamy zbiór liczb całkowitych dodatnich, czyli 0, 1, to znaczy dodatnich, powiedzmy nieujemnych. No bo z 0, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prawda? Podstawiamy po kolei i tak nieskończoność. Może lepszym przykładem by było, gdybyśmy zostawili tutaj first child, a tutaj dodali w tym momencie end child, czyli end child, i tutaj powiedzmy damy co, co, co znaczy co drugi element. Jak widzimy w tym momencie, pogrubiony jest rzeczywiście co drugi element. W sumie to mi się wydaje, że wygląda to trochę lepiej. Prawda? A dodatkowo zrobiliśmy co? Że pogrubiony jest co drugi element Ale też Musi być to pierwsze dziecko TD, td. no bo gdybyśmy tak zrobili To zauważymy, że mamy i TTD I TTD pogrubione, prawda? No bo w tym momencie co? Wybieramy wiersz, co drugi I pogrubni Wszystkie TTD Natomiast gdy zrobimy W taki sposób, to jeszcze Dodatkowo wymagamy, aby pogrubiło Nam tylko pierwsze dziecko z tych wierszy Czyli coraz bardziej to skomplikowane no. Dodatkowo możemy sobie na przykład tu dodać coś Na przykład 2n plus 1 Czyli w tym momencie będzie nam to w taki sposób wyglądało Pamiętajmy o tym, że tu jeszcze na samej górze gdzieś jest selektor i wyjaśnienie też jest table row Więc jeżeli chcielibyśmy to pograbiać w taki sposób jak jest teraz I w sumie tak jest chyba najbardziej czytelnie I tak zostawimy To proszę zauważyć, że mm, Co się dzieje? Ten table row jest tak jakby pierwszym elementem. To jest drugi. pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Dzięki temu, że napisaliśmy tutaj 2 plus 1 zaczęło nam to, yy, w jaki sposób yy, pogrubiać. Najpierw ten pierwszy, tego tu nie widać, bo on już był pogrubiony, później drugi. pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Ponieważ, gdy najpierw postawimy za n0, no to co się dzieje? 0 plus 1 daje nam pierwszy element, czyli ten. Jak postawimy za n1, to mamy 2 plus 1, czyli 3. Czyli pierwszy, drugi, trzeci element. I jest pogrubiony, rzeczywiście. I w taki oto sposób to w sumie zostawimy. Dodatkowo tutaj yy, pokazuję, w jaki sposób to, że trzeba dodać liczby całkowite dodatnie. W sumie to pomyliłem się, bo <todatnie> dodatnie. To oczywiście są 1, 2 czy 4. Natomiast nieujemne to jest 0, 1, 2 czy 4. Czyli może w taki sposób będzie prawidłowiej. I tutaj mamy jeszcze napisane, że istnieje sobie coś takiego jak first of type, last of type, end of type. I działa to wręcz prawie że identycznie jak ten first child i last child. Jak widzimy, tu jeszcze jest last child, nie powiedziałem w sumie, czyli no ostatnie dziecko no po angielsku, prawda? Czyli wybieramy ostatnie dziecko skończone, a nie pierwsze. Um, działa to identycznie, tyle że um, z, w tym momencie wybieramy pierwszy element takiego typu. Czyli nieważne, w którym elementem to będzie, ważne, żeby był tego typu. Natomiast tu, jeżeli nie będzie w takiej kolejności, nie będzie bezpośrednio pierwszym, na przykład, elementem, no to już w tym momencie nie zostanie on wybrany. I tutaj mam bardzo fajną stronę internetową, na której zobaczymy, w jaki sposób to wygląda. Proszę zauważyć, tu mamy pewnego rodzaju strukturę an, an ordered list i y, tu mamy y, la, list items. Zauważymy, że ona jest napisana w HTML5, ponieważ każdy list item nie jest zakończony, a tutaj reprezentacja zakończenia jest bardziej zrobiona przez taki, jak widzimy, taki powiedzmy symboliczny y, wygląd. Czyli L i rozpoczęte jest tu, jest zakończone gdzieś tu, prawda? Y, nie stosujcie takiego czegoś. Lepiej jest, gdy się wszystko zakończa, bo wtedy to jest no, powiedzmy bardziej czytelne, bądź co to. I teraz tu możemy sobie testować yy, właśnie wybieranie tych elementów. Czyli, gdy wybierę sobie wszystkie li i and child trzeci, to patrzmy co się dzieje. Wybiera nam co? 1, 2, trzeci i koniec już z całego tego, do samego końca. Jednak, gdy w jakimś li znowu co mamy? Element trzeci, to został wybrany. Tu znowu co mamy? Yy, pierwszy, drugi, trzeci i został wybrany, no bo on należy do pierwszego, to jest pierwszy element tego, to jest drugi, to jest trzeci, a tu znowu mamy wewnątrz tego co, to, to, to i został wybrany ten. No ok, ale ja chciałem pokazać, czym się różni, w tym wypadku, to jest najważniejsze, first of type od yy, first child, prawda? I tutaj to będzie bardzo fajnie widać. Otóż wybierzmy sobie the first appearing div, czyli pierwszy pokazujący się div. I w tym wypadku, jak widzimy, zostały wybrane wszystkie divy pierwsze, które się pokazały wewnątrz jakiegoś L. Jak widzimy, tu mamy 3, został wybrany tylko ten pierwszy. Co się stanie, kiedy dam first chart? O! W tym wypadku nagle, przypatrzmy się, tu jest, gdy jest type, a gdy damy child nie jest. Dlatego, że to już jest drugie dziecko. A nie pierwsze. Czyli gdybym zabrał tak, to zostało wybrane. Tylkoż widzimy, teraz się to różni, bo drugi tego typu już jest tu. Czyli uważajcie, gdy korzystacie z End Child, bo jeżeli będziecie mieli coś przed, to już to nie będzie te pierwsze dziecko. Czyli lepiej, bezpieczniej, jeżeli Wam tylko chodzi o, o, o to, żeby wybrać coś, dla bezpieczeństwa lepiej korzystać z End of Time. Ok? To jest bardzo ważne. I właściwie tutaj możemy sobie przeanalizować jakieś inne, powiedzmy, własności tych, tych wszystkich tutaj, no, entscheidów i tak dalej. To było pierwsze, co było. Tu możemy na przykład, wybierz mi nam przy, w, w, pierwsze cztery elementy, jeżeli są czym list itemami. Czyli na początku 0 plus 4 daje nam, jak widzimy, cztery elementy, tak. Gdyby tu było 1, no to minus 1 plus 4, no to nie działa. Minus 2 plus 3, 4 nie działa. Minus 3 plus 4 nie działa. Minus 4 plus 4 nie działa. Czyli dopiero od 5, yy, to znaczy od minus 5 plus 4 by dało nam tu minus 1. I to też nie działa, bo po prostu minus 1, jak widzimy damy, to nic nie pokazuje, bo tutaj powinny być wartości zawsze dodatnie. I w taki sposób sprawiliśmy, że zawsze wybierze nam tylko pierwsze 4 elementy. Fajne zastosowanie, prawda? Następnie mamy, wybierz nam, drugi element od końca jeżeli to będzie oczywiście ten list item czyli od końca czy jak tu jest początek no to patrzymy na sam koniec to od końca drugi to jest ten tu jak się patrzymy mamy raz dwa trzy to drugi to jest ten tu mamy co raz dwa trzy no to drugi od końca to jest raz dwa raz dwa jest podkreślony prawda tutaj jest oczywiście pierwszy pokazujący się div to jest na samym końcu div o i to jest bardzo jeszcze fajne co drugi element tu jest zastosowane zresztą to, i pewnie się może zastanawiacie, jaki sposób ja zrobiłem, że co drugi element jest tak fajnie, tak fajnie, taki inny trochę kolor. No bo to wtedy jest czytelniejsze, bo zauważcie, że gdybym, to jest właśnie tu tak zrobione, to zrobił tak. To jest tak jakoś tak mniej czytelny. Czujecie to, to jest mniej czytelne. Natomiast gdy zrobi się tak, że jest co drugi, to jest to jakoś czytelniejsze. Tak po prostu no, nasz umysł działa, tak mi się przynajmniej wydaje od oznacza z angielskiego nieparzyste, czyli wybieraj nam nieparzyste even, czyli parzyste, czyli w taki sposób by to zaznaczyło tak. Też można w taki sposób to zaznaczyć. Możliwe, że nawet i lepiej to teraz wygląda, bo w tym momencie, gdy mamy to jakby tło, to wtedy ten pierwszy nie jest taki powiedzmy pogrubiony, natomiast gdy te tło, gdy tego tła nie ma, to jest pogrubiony. No, w sumie to chyba nawet lepiej teraz wygląda. Zresztą to do własnego gustu powinno się dopasować, prawda? Czyli fajna sprawa, bo można wybierać co drugi na przykład. Tu możemy wybrać na przykład co piąty element, poczynając od pierwszego, bo jak damy 0, no to mamy pierwszy element, prawda? Za n damy 0, to mamy pierwszy. Gdy damy 1, to mamy co w tym momencie 6. Czyli wybiera nam, proszę zobaczyć, Pierwszy, i później co? Szósty powinien być. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szósty to jest to całe. 1, 2, 3, 4, 5. No, oczywiście od tego licząc. Yy, co 5 teraz, tak? Czyli to jest ten. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli co 5 elementów. To jest ten cały tu. Przepraszam, tu się pomyliłem, bo to jest tak, raz, no właśnie dlatego, że nie jest to wszystko poprawnie po zamykaniu. Dlatego zamykajcie to, bo wtedy to lepiej widać. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i piąty to jest ten. Natomiast tu to działa na takiej zasadzie, że pierwszy poczynając od pierwszego, a wewnątrz po prostu tego li, pierwszym jest ten, a wewnątrz tego Eli pierwszym jest ten. Więc pierwszy też zostaje wybrany. OK. Wybierz nam wszystkie, ale pierwszych sześciu nie wybieraj. Czyli tu możecie się pobawić, prawda? No bo gdy dam tutaj 0, no to pierwsze, pierwsze będzie wybrany siódmy element. Czyli pierwszych sześciu nie wybiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierwszych 6 nie wybrała, siódmy wybierze, tak? No i następny to by był po prostu 1 plus 7, czyli 8. 2 yy, plus 7 to jest 9. Czyli 10, 11, 12, i tak po kolei. Fajna stronka. Można sobie tutaj potestować. Link jest tutaj. Miejmy nadzieję, że jeszcze be, że będzie tutaj na wieki wieku. Dobra, czyli omówiliśmy sobie end, child i tak dalej. No i przejdźmy sobie dalej. Do takich już powiedzmy mniej przydatnych, ale też fajnych. Yy, mamy tutaj sobie coś takiego jak only child. Zobaczmy, przeanalizujmy sobie. My tutaj zejdziemy niżej. Jeżeli jest to jedyne dziecko. Nieważne, czy to ma być jakiś, jakiegoś innego typu. Jak widzimy, tu mamy SPAN i P. Jeżeli to jest jedyne dziecko, to zostanie zastosowany jakiś styl. W innym wypadku nie zostanie zastosowany wcale. Przejdźmy sobie tu niżej i zauważymy, że jeżeli będzie jakiś SPAN w jakimś elemencie o klasie example. będzie to jedyne dziecko, to ma zmienić kolor na czerwony. No i co widzimy? Eee, no, jak widzimy, zmieniło nam po prostu czerwone tylko w tym pierwszym przypadku. Bo tylko on jest tutaj sam. Natomiast tu są dwa. Tutaj. Następny to chodzi o to, że jeżeli coś jest puste, możemy to na przykład wykorzystać w tabelkach. W tym wypadku dałem akapit, bo tak na szybkiego. To po prostu zastosuj jakiś styl. Jak widzimy, tu na samym starcie było puste i dodałem taki po prostu border. Natomiast w innym wypadku nic się nie, nie zastosował się żaden styl. Czyli ten border nie jest tam wszędzie. Następne, to już jest przydatniejsze, to jest NOT. NOT polega na tym, że wybierz nam wszystkie takie elementy, prócz takiego, który ma na przykład klasę bez stylu. Tutaj dajemy po prostu selektor jakiś i zobaczmy sobie, w tym wypadku zrobiłem wybierz nam wszystkie elementy, oczywiście tam gdzieś, gdzie będzie jakiś testing selector identyfikator, bo to musi być wewnątrz takiego elementu. Wybieramy P i bez takich, które mają bez stylu. No i tutaj niżej jak widzimy właśnie mamy co? Testing Selector, czyli w środku tego mamy akapity Na wszystkich mamy zastosować, ale na tych tylko nie chcę dwóch, no w jaki sposób to wybrać No ani tutaj nie jest to po kolei, ani co drugi, ani tamten, ten. ten. No, chcę tylko te dwa, no nie? Więc w jaki sposób można to zrobić? Yy, to akurat już jest fajne dosyć, można sobie zmienić po prostu Wygląd pierwszej literki, w każdym akapicie zmieniamy pierwszą literę No i tu po prostu zostało zastosowane coś takiego, że o, powiększyliśmy ją dwa razy większe niż inne pogrubiliśmy, daliśmy kursywę no i daliśmy tutaj, żeby troszeczkę paddingu dostało w prawo i kolor zmieniliśmy fajnie to wygląda, nie? następne to jest pierwsza linia, trochę tak dziwnie może pierwsza linia to bardziej by było jakimś tam, powiedzmy, yy, gdybyśmy robili stronę z jakimiś, nie może nie artykułami, ale jakimiś wiadomościami. No to pierwsza linia jest najważniejsza, później żeby to po prostu zmniejszyło. No to może się przyda. Yy, disabled to w tym momencie, jeżeli coś jest disabled, to w tym momencie możemy zmienić mu wygląd. Ja tu trochę podmieniłem, normalnie jest trochę inaczej. Zresztą, zobaczmy sobie tutaj, zmienię po prostu kolor. Możemy zmienić, żeby było widać, że jest rzeczywiście inaczej niż zawsze, czy na przykład na czerwono, no ale to brzydkie jest, nie? Więc można sobie zmienić, tak? A jest jeszcze enabled, czyli gdy jest dostępne, czyli takie jak to, i też można zmienić, ale to powiedzmy nie jest takie przydatne, więc nie omawiam. A teraz, e, wisienka na torcie, bardzo fajna sprawa. E, można wykorzystać coś takiego jak target. Target. Sprawiam, że element o id show me fun, czyli to coś, do którego zostanie przeniesiona akcja otrzyma poniższe style. O co chodzi? Na pewno słyszeliście o czymś takim jak etykiety. Etykiety polegają na tym, że jeżeli mamy link i w nim napiszemy hash i etykietę czegoś, to w tym momencie zostaniemy tam przeniesieni. Jak widzimy tutaj mamy etykietę, identyfikator jest tutaj show me fun, jest ten normalnie ukryty jeszcze dodatkowo, tu jest napisane. I ona na samym starcie jest Display None, czyli jej nie widać. Jak widzimy, tu zjedziemy, tu nic nie ma. No i my chcielibyśmy kogoś przerzucić tam niżej po prostu. Więc normalnie, gdybyśmy to nacisnęli i nie dalibyśmy tutaj właściwie niczego tego, co jest tutaj. To oczywiście to by zadziałało, tak? Show me something i powinno nas przenieść. W sumie to nie przyniosło nas, bo pewnie jest to Display none, tak? Co ciekawe. Jesteśmy przeniesieni, zobaczmy czy display nan. No to to różnie przeglądarki zachowują się No jak widzimy display nan to w tym momencie nie działa no, yy, Tego nie wiedziałem yy, Ale może akurat tak działa ta przeglądarka, nie sprawdzałem na innych W każdym razie teraz gdy damy tutaj yy, zastosowanie tego target To sprawimy, że jeżeli właśnie, właśnie będzie to przekierowanie na show me fun Będzie tym targetem To ono ma się pojawić to nie działa. Yy, sekunda. Jak widzimy, jest. Cofnijmy i jeszcze raz wykonajmy to. I jest. Coś mi może nie odświeżyłem. Czyli przeniosło nas do tego miejsca i jeszcze co zrobiło? Pokazało. Kiedy to może zostać wykorzystane? Wyobraźcie sobie, że macie bardzo dużo takich elementów na stronie, nie i tych etykiet. No i ktoś przychodzi z zewnątrz i. Bóg patrzy się, gdzie to jest, co, co to, to do, do czego został wysłany. Możemy mu to wskazać. Właśnie przy pomocy tego, czyli Show Me Fan, prawda? Ten identyfikator, na przykład, dwukropek Target i możemy go wskazać. Bardzo fajna sprawa. Ten Target, moim zdaniem, jest dosyć przydatny w razie czego. Dobra. To by były właściwie takie najpopularniejsze. Oczywiście jest jeszcze coś takiego jak Active, Link i tak dalej, coś dotyczące linków, czy są aktywne, czy są nieaktywne, ale to mówiłem w poprzednim kursie, nie ma sensu tego powtarzać. Poznaliśmy właśnie w tym momencie pse selektory, pseudoselektory oraz yy, selektory atrybutów HTML5 i możemy zacząć się bawić nim jeszcze przyjemniej. Dobra, to chyba tyle, dziękuję bardzo.